co naprawdę dzieje się na Ukrainie? Czy podzielimy los naszych sąsiadów? Czy Rosja dokona ataku nuklearnego na Polskę? Czy tragedia Ukrainy ma drugie dno, co w historii o POLIN i niebiańskiej Jerozolimie jest prawdą i jak zakończy się wojna za naszą wschodnią granicą? Czy słowa amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, że jesteśmy w punkcie zwrotnym historii, a świat nie będzie już jaki był, to tylko retoryka, czy zapowiedź zmierzchu świata, jaki znamy? Jaką grę prowadzą Niemcy? Co nas czeka? Proszę Państwa, odpowiedzi na to pytania będziemy próbować zawrzeć w naszej najnowszej książce pod tytułem Pierwszy rok wojny – Zmierzch świata, jaki znamy. Tak naprawdę pracę nad tą książką rozpoczęliśmy już w listopadzie ubiegłego roku, bezpośrednio po zakończeniu prac nad książką Zapis zarazy 2. Zintensyfikowaliśmy te prace już na początku stycznia, a od połowy stycznia pracujemy już pełną parą, bo właśnie wtedy Tomek Budzyński, kolega, z którym piszę dla Państwa te książki, były szef delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, oficer major ABW, już wtedy miał informację o tym, że ta wojna będzie. Koledzy ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, którzy z kolei mają różne relacje, nie tylko wiedzę operacyjną, ale także różne relacje towarzyskie, biznesowe, także rodzinne, z ludźmi z drugiej strony granicy, czyli z FSB, z Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wielu się wydaje to niemożliwe. Jak to? Jest wojna, są wrogowie, a takie relacje są. Proszę Państwa, już mówimy o tym w tym programie, że w czasie wojny w Donbasie zwykli ludzie cierpieli, ale ludzie na wysokich stołkach robili najlepsze interesy, bo wojna jest tragedią dla zwykłych ludzi, a dla ludzi na wysokich stołkach oni uważają, że to jest najlepszy interes. Innymi słowy, my już nad tą książką pracujemy od wielu miesięcy. Jeździmy na Ukrainę, szukamy odpowiedzi na pytania, wydawałoby się bez odpowiedzi. Szukamy odpowiedzi na te pytania, które dotąd nie mają odpowiedzi. Nie kupujemy w ciemno żadnej reakcji jednej bądź drugiej strony. Próbujemy weryfikować to na różne sposoby, zresztą, żeby było jasne, nie tylko na Ukrainie. Także u takich ludzi jak Richard Kemp, którego Tomasz Budzyński poznał z czasów, kiedy tenże był w Polsce. Były szef wywiadu brytyjskiego, jeden z byłych szefów wywiadu brytyjskiego, były szef wojsk brytyjskich w Afganistanie, który także występował w naszym programie, pomagał nam przy książce Zapis zarazy 2, gdzie Tomasz spotykał się z nim w Wiedniu i także w Londynie. Tacy ludzie także nam pomagają. Dziennikarze, dwóch dziennikarzy niemieckich, którzy na ten moment muszą zostać anonimowi, ale ich nazwiska ujawnimy w książce, tak się z nimi umówiliśmy. Weryfikujemy to, proszę Państwa, także w służbach specjalnych obecnych, także tam mamy swoich informatorów. Wiadomo, że ludzie, którzy wciąż pozostają w służbie, koledzy, znajomi Tomka Budzyńskiego, ale nie tylko, to są ludzie, którzy nie mogą podawać nazwisk, muszą występować anonimowo. O anonimowość prosili i my musimy tego dochować. Mówię o tym Państwu wszystkim dlatego, by pokazać, że odpowiedzi na pytania zadane na wstępie tego programu, odpowiedzi na pytania dotąd bez odpowiedzi zadane na wstępie tego programu szukamy bardzo szeroko. Nie ograniczamy się do jakiejkolwiek strony, jednej bądź drugiej strony tego konfliktu. Nie kupujemy niczego w ciemno. Tak naprawdę w ten sposób rozumiemy rolę dziennikarstwa śledczego. Proszę Państwa, jeżeli popatrzy się na to, jak dzisiaj pracują dziennikarze, niektórzy sprzedali się dawno rządowi, dostają dotacje wielomilionowe w postaci reklam czy w inny sposób ze spółek Skarbu Państwa i zrobią absolutnie wszystko, żeby zamydlić Państwu oczy. Inni występują dokładnie z drugiej strony, atakując ten rząd za cokolwiek, by tylko przyszła ochota zaatakować. My wierzymy w to, że rolą dziennikarzy jest poszukiwanie prawdy i przedstawianie Państwu tej prawdy, bo to jest Państwa własność. Innymi słowy, nie ulegamy żadnym naciskom. Staramy się oddzielać ziarno od plew, a to dzisiaj niełatwe, bo w domenie publicznej jest tyle kłamstw, co chyba nigdy wcześniej. W efekcie tej mnogości kłamstw wielu zapomina, że najskuteczniejsze kłamstwa to te, które przemieszane są z prawdą, a wielu sądzi, że nic już nie jest prawdą, a to z kolei jest nieprawda. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje, że neguje się dzisiaj wszystko a priori? To jest wina w dużej mierze naszych rządzących. Jeżeli, proszę Państwa, przez dwa ostatnie lata decydenci, ci, którzy piastują dzisiaj władzę, okłamywali nas na wszystkie możliwe sposoby w sprawie COVID, Pytanie bardzo interesujące, przepraszam za tę dygresję, ale myślę, że nie ja jeden zadaję sobie to pytanie w tym momencie. Jak to się stało, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki COVID zniknął? Gdzie podział się COVID? Miliony ludzi przekraczają polską granicę, nie mówi się nic o szczepionkach, nie mówi się o zagrożeniach, przecież dzieje się to od kilku miesięcy. Tymczasem zagrożenie covidowe zeszło do podziemia. Proszę Państwa, jeżeli ktoś do tego momentu wierzył w to, co nam mówiono, nie tylko zresztą w Polsce, ale także w światowych mediach, o tym śmiertelnym zagrożeniu pandemii wszechczasów, to myślę, że od momentu agresji rosyjskiej na Ukrainę ten, kto ma rozum i się tym rozumem posługuje, już chyba rozumie, widzi i słyszy i czuje w głębi ducha, w głębi serca, jak wielkie to było kłamstwo. To nie była pandemia wszechczasów, proszę Państwa, to było kłamstwo wszechczasów. Mówiliśmy o tym, że stworzono pretekst, żeby dokonać wielkiego resetu. Ten reset się zaczął, jak zapowiada Bill Gates, bynajmniej wcale się nie skończył. Możemy spodziewać się kolejnych odsłon, ale nie o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie. Na kanwie wojny rosyjsko-ukraińskiej zadaję po raz wtóry to pytanie, bardzo ważne moim zdaniem. Gdzie podział się COVID? To kłamstwo wszechczasów. Jeżeli Państwo zastanawiacie się, dlaczego tak wiele osób w nic już nie wierzy i mówi, że nic już nie jest prawdą, to winą za to ja obarczam przede wszystkim w Polsce rządzących. 2 lata gigantycznych kłamstw. Także media, które były na pasku rządzących, także media z drugiej strony sceny politycznej, które były finansowane przez rządzących. Bo są, proszę Państwa, 2 tematy w polskiej domenie publicznej, które łączą onety wyborcze TVP, TVN, takie media jak Gazeta Wyborcza czy portal Braci Karnowskich łączą w jedno. Te 2 tematy to jest COVID, gdzie te 2, można powiedzieć, spolaryzowane światy w tej sprawie, sprawie COVID-u, grały do jednej bramki, no a drugi temat to oczywiście kwestie żydowskie. To są, proszę Państwa, 2 sprawy, w których politycy i media grały do jednej bramki. Ci z jednej i ci z drugiej strony sceny politycznej. I jeżeli przez 2 lata, a wcześniej jeszcze, przez kilka lat wcześniej, opinia publiczna w Polsce była w gigantyczny sposób okłamywana. Na początku mówiono nam, że zagrożenia roszczeniami żydowskimi nie ma, choć jest. Bo proszę Państwa, jeśli nie ma, to skąd się wzięła ustawa 447? Skąd te podłości i naciski Żydów, które absolutnie nie ustają w dobie wojny rosyjsko-ukraińskiej czy w dobie COVID? Absolutnie. Pewne rzeczy zeszły do podziemia, ale pewne cały czas widać, a te, które zeszły do podziemia, można powiedzieć, idą pełną parą, tylko w ciszy. W cieniu gabinetów, o czym także będziemy mówić w jednym z kolejnych programów. Więc jeżeli wcześniej nas przez kilka lat okłamywano, że zagrożenia żydowskiego nie ma, a później 2 lata gigantycznego kłamstwa wszechczasów, trudno się dziwić, że ludzie dziś powątpiewają we wszystko. To jest wina Was, rządzących i wrażych mediów, które są na pasku rządzących i były finansowane przez rządzących. Do tego oczywiście jest wiele innych elementów, które złożyły się na to, że rzeczywiście ludzie dziś negują wszystko. Te elementy to oczywiście agentura taka czy inna. Jest wiele osób, które tak naprawdę powinny zostać rozliczone albo wzięte co najmniej pod lupę, jeśli chodzi o ich działalność. Jeżeli biorę na przykład pod uwagę takie postaci jak Donald Tusk, którego historię pisaliśmy w książce Niebezpieczne związki Donalda Tuska, albo Waldemar Pawlak, to ci dwaj bohaterowie, w cudzysłowie, odpowiedzialni za gazowy przekręt stulecia, który zafundowali naszemu krajowi w roku 2009, gdzie, przypomnę tylko, kupowaliśmy od Rosji 1,5 raza gazu więcej niż potrzeba, nie wolno nam było go reeksportować, czyli odsprzedawać, musieliśmy go magazynować. Wzięliśmy go na absolutnie najgorszych w Europie zasadach. Co więcej, darowaliśmy Gazpromowi 1,2 mld złotych, nie wiadomo na jakiej podstawie. Uzależnialiśmy się od rosyjskiego gazu do 2037 roku, dopiero pod wpływem opinii publicznej i wielkich nacisków. Zmieniono to do roku 2022, a więc obecnego roku. I biorąc pod uwagę te i wiele innych elementów, o których tutaj nie ma czasu, by mówić, gazowy przekręt stulecia, ordynalne oszustwo w biały dzień, są tylko 2 rozwiązania. Albo Pawlak i Tusk, wicepremier i premier, to ludzie pozbawieni rozumu, albo ludzie, którzy z pełną premedytacją robili krecią robotę dla Polski i dobrą dla Rosji. Tylko te 2 opcje są na stole, trzeciej nie ma. Ja rozumiem, że do roku 2015 nikt nie wszczął w tej sprawie śledztwa, ale dziś 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i żadnego śledztwa nie ma. Więc jeżeli do kłamstwa covidowego, żydowskiego dołączymy bezkarność ludzi na wysokich stołkach, Komorowskich, tego człowieka, którego opisałem w książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, którego związki z ludźmi rosyjskiego wywiadu są ewidentne i nie podlegają najmniejszej dyskusji, a on dziś biega po mediach jako ekspert do spraw Rosji. Jeżeli ludzie to widzą i widzą tych łgarzy, widzą zapewnienia, że będą ścigani za to, co robili wcześniej i nie są ścigani, że tak naprawdę prokuratura nie wszczyna żadnych śledztw. Jeżeli widzą, ile jest śledztw, jeżeli ludzie widzą, ile jest śledztw, których tak naprawdę nikt się nimi już dziś nie interesuje, z decydentów, z rządzących. Śledztwo wszechczasów, można powiedzieć, które trwa i trwa od 90 roku w sprawie najgłośniejszej, najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, jaką było zamordowanie księdza Popiełuszki. Kompletna cisza, spuszczono zasłonę milczenia, a tu także są wątki rosyjskie w tej historii. Sprawa domniemanych rzekomych samobójstw generała Petelickiego, Andrzeja Lepera, które były zabójstwami, a nie żadnymi samobójstwami. Tutaj także, można powiedzieć, spuszczono zasłonę milczenia na te sprawy. Gdzie jest aneks do raportu WSI? Ja znam pewne elementy, drobne, znam ludzi, którzy przy nim pracowali, ale już tylko to, co ja wiem, jest wstrząsające. Warto, by opinia publiczna poznała ten aneks. Przecież Antoni Macierewicz zapewniał państwa, że on po to powstał, by ludzie go przeczytali. A później zmieniają się decydenci, czy to Komorowski, czy Andrzej Duda. Nikt tego aneksu pokazać nie chce. Wcześniej oczywiście jeszcze prezydent Lech Kaczyński. Niesamowite rzeczy. Proszę Państwa, czymże jest, jak nazwać to inaczej, jeżeli nie robieniem z opinii publicznej idiotów? Tego typu zachowania decydentów z tej czy z tamtej strony sceny politycznej. Czy można się dziwić, że w tej sytuacji ludzie, jest wielu ludzi, którzy mówią, w nic już nie wierzymy? Do tego oczywiście rzeczywiście gigantyczna robota, którą można zakwalifikować jako quasi-agenturalną, to jest historia na osobną powieść. Proszę Państwa, wiele osób to wszystko widzi i rzeczywiście mówią, my już nic nie wierzymy. Ale to jest wina was, rządzących z tej czy z innej opcji strony politycznej i was, dziennikarzy, którzy sprzedaliście swoją niezależność, by służyć im za pieniądze. Obrzydliwość. Proszę Państwa, nie ma na to innego słowa. I dopiero w tym kontekście można zrozumieć to, że tak wiele osób neguje różne rzeczy, które dotyczą wydarzeń na Ukrainie. My oczywiście nie przyjmujemy w ciemno żadnej opcji. Jeździmy na Ukrainę. Tomasz Budzyński jeździ tam od kilku miesięcy. Spędził tam ponad miesiąc. Oczywiście ten czas był podzielony na różne konkretne kolejne wyjazdy. My byliśmy kolejny raz ostatnio blisko granicy, w Łucku, w Lwowie. Wybieramy się do kolejnych bardzo interesujących miejsc. Wiele niesamowitych rozmów za nami. Wiele elementów jeszcze do sprawdzenia przed nami. Mamy gotowych około 90% książki, ale tak naprawdę książka ta będzie powstawała do ostatniego dnia, do ostatniej chwili. Będziemy weryfikować rozmaite materiały, informacje od niesprawdzonych informacji, fakty od niesprawdzonych informacji, fakty będziemy oddzielać od dezinformacji, bo to jest oczywiste, że rolą dziennikarza jest nie kupować w ciemno, tylko weryfikować. My oczywiście mamy świadomość z własnych ograniczeń. W pełnej pokorze wiemy, że nie jesteśmy wszechwładni i nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego, ale zapewniam Państwa z całego serca, proszę tutaj o zaufanie. My zrobimy wszystko, żeby w maksymalnym stopniu zbliżyć się do tej prawdy i pokazać ją Państwu, bo jako się rzekło na wstępie, Państwo jesteście dysponentami tej prawdy. W tym kontekście tego, co się dzieje, tych kłamstw, które wokół nas, warto pochylić się, przepraszam za tę dygresję, ale wydaje mi się ona dość istotna, nad sprawą kwestii żydowskiej. Wielu uzna, że to nie ma nic wspólnego z wojną na Ukrainie. My będziemy pokazywać, że ma, że jest tutaj wiele elementów, które się z tym łączą. Wizja POLIN jest w filmie, naszym Państwa filmie, bo Państwo go sfinansowaliście. My dzięki Państwu mogliśmy ten film wyemitować. Później oczywiście organizacje żydowskie opatrzyły go klauzulą cenzury. Jest w tym filmie taka scena, o której mówi Jerzy Kwaśniewski, prezes ODO Julis, kiedy mówi, że nasza sytuacja zewnętrzna ma być tak zła, abyśmy te roszczenia, podłe, oskarżycielskie roszczenia żydowskie, którzy oskarżają naszych przodków o nazizm, a my mamy płacić za rzekomy nazizm naszych przodków, abyśmy potraktowali jako mniejsze zło. Ten gigantyczny haracz wszechczasów i tą wizję POLIN, którą Żydzi chcą mieć tu w Polsce. Proszę Państwa, ta nasza sytuacja zaczyna się robić taka zła. Wydarzenia tylko z ostatnich dni. My pomagamy Ukraińcom, Polacy pomagają jak nikt inny. Tymczasem w CNN można się dowiedzieć, że to nie Polacy pomagają. Pomagają Żydzi. Tak, proszę Państwa, to przekazano. Nie Polacy, tylko Żydzi w Polsce. Bo Polacy, ci naziści, sami z siebie z całą pewnością nikomu by nie pomogli, bo są właśnie potomkami nazistów. W tym samym czasie mniej więcej dziennikarka z CNN rozmawia z panem prezydentem Andrzejem Dudą i mówi, że to Polacy, że ci, może nie, którzy nie są Żydami, a pomagają, jacyś tam Polacy, no może pomagają, no ale jeśli już pomagają, to dlatego, że czują dyskomfort, mają wyrzuty sumienia za to, że były w Polsce polskie obozy koncentracyjne. Pan prezydent Andrzej Duda nie przerywa tego wywiadu oskarżycielskiego, nie wstaje, nie rzuca w twarz zakłamanej żydowskiej dziennikarce CNN, że bezczelnie łże, bo nie było żadnych polskich obozów koncentracyjnych, tylko się tłumaczy. W tym samym czasie można powiedzieć, prezydent Francji Macron mówi do polskiego premiera per antysemito. I proszę Państwa, w tym samym czasie my tu w Polsce, oczywiście schodzę już z tej wielkiej polityki na dużo niższy poziom, dziennikarzyna, bo tak nazywam tego człowieka, Jakub Maciejewski. Przepraszam, ja na ogół staram się zachować kulturę i w jakiś tam sposób pejoratywny nie atakować nikogo, natomiast no, sam zostałem zaatakowany, tak naprawdę nie ja, bo wychodzę z założenia, że nikt nie jest w stanie mnie obrazić. Za księdzem Jerzym, moim mentorem, na którego przechodziłem jako 15-latek, mieszkając tuż koło kościoła świętego Stanisława Kostki, kiedy on do nas młodych mówił, szukajcie prawdy, nie wiecie co robić, zawsze mówcie prawdę, wszystko staje się proste. Te krótkie mszy o 7 rano na zawsze zostaną mi w pamięci. Ja i setki innych młodych ludzi chodziliśmy na nie każdego dnia. I właśnie wtedy ksiądz Jerzy mówił, mnie nikt nie jest w stanie obrazić. Mówił to do Jana Rema, Żyda, czyli Jerzego Urbana, bo taki pseudonim obrał sobie Jerzy Urban, który atakował księdza Jerzego, a któremu odpowiadał, mnie nikt nie jest w stanie obrazić, bo mam Pana Boga. Ja to samo mogę powiedzieć innemu Żydowi. Bo pan Jakub Maciejewski z portalu Braci Karnowskich w polityce ostatnio chlubi się swoimi żydowskimi korzeniami. Też nie jest w stanie mnie obrazić. Natomiast obraża państwa, bo państwa film Powrót do Jedwabnego, który przywraca bohaterstwo i honor naszym sponiewieranym przez Żydów przodkom, cały czas nazywa filmem antysemickim, cały czas atakuje ten film. Nie dalej jak w ostatnim tygodniu po raz kolejny. To jest zdumiewające. Mamy czas, niesamowity czas Triduum Paschalnego, więc nie będę może się na ten temat rozwodził. Natomiast chciałem z tego miejsca zaproponować, zaprosić, a może nawet rzucić wyzwanie panu Jakubowi Maciejewskiemu. Może zamiast strzelać za węgła, proponuję spotkanie gdzieś w trybie na żywo, gdzie pan, panie redaktorze, zaprosi jakieś medium, ja zaproszę. To jest mój jedyny warunek, aby to było spotkanie na żywo. I porozmawiajmy w duchu uczciwości, podebatujmy o tym, co naprawdę wydarzyło się w Jedwabnym, co Żydzi robią z Polakami, jak Żydzi kłamią na temat Polaków. Ja rozumiem, że pańskie żydowskie korzenie zakłócają obraz i logikę, ale żeby tak bezczelnie mydlić ludziom oczy, to jest niegodziwe. Myślę, że jeżeli ma pan honor, niech mnie pan zaskoczy, panie Maciejewski, bo uważam pana za tchórza. Niech mnie pan zaskoczy, niech pan pokaże, że nie jest pan tchórzem. Spotkajmy się w trybie na żywo i podyskutujmy i niech opinia publiczna, niech ludzie wyrobią sobie zdanie. Jeśli nie dość panu odwagi, to niech pan przyśle kogoś w swoim zastępstwie albo przyjdzie z kimś, jeżeli potrzebny panu towarzysz. Mogę podyskutować z dwoma, trzema. Nie ma żadnych wątpliwości, że takie spotkanie byłoby bardzo interesujące dla opinii publicznej, która mogłaby sobie wyrobić opinię, ile jest prawdy w pańskich tekstach i w moich tekstach. To moja propozycja, zaproszenie, wyzwanie rzucone panu na poświętach. Stawię się w każdym miejscu i o każdej czasie. Jedyny warunek, jako się rzekło, aby to spotkanie było w trybie na żywo, transmitowane przez medium, które wskaże pan, i medium, które wskażę ja. Może dość tego strzelania zza węgła na temat kwestii polsko-żydowskich, tylko porozmawiajmy przy otwartej kurtynie. To jest moja dla pana propozycja. Niech mnie pan zaskoczy i niech pan to przyjmie. Niech pan pokaże, że nie jest pan takim tchórzem, jak o panu myślę. Bo można paradować w hełmie na Ukrainie i robić z siebie bohatera, a można jeździć na Ukrainie w ciszy i po cichu robić swoją robotę i nie udawać kogoś, kim się nie jest. Zostawmy pana Maciejewskiego, poczekajmy na jego odpowiedź. Cóż, proszę państwa, wiele kłamstw w naszej rzeczywistości, wiele rzeczywiście wydarzyło się złego. Zobaczymy, jak uda nam się oddzielić ziarna od plew. My jesteśmy przekonani, dysponując już bardzo dużymi dowodami na pewne rzeczy, o których tutaj mówić jeszcze nie czas, dlatego że byłoby to przedwczesne, a może nawet przeciwskuteczne w kontekście książki, ale przede wszystkim w kontekście naszych kolejnych wyjazdów na Ukrainę, które jeszcze przed nami, bardzo interesujące i bardzo ważne rzeczy mamy tam jeszcze do zrobienia i do zweryfikowania. Proszę państwa, wiele osób zastanawia się, czy w tej zakłamanej rzeczywistości można rzeczywiście przywrócić wiarę w to, że poszukiwanie prawdy ma sens i że nie każdy i że nie wszystko jest na sprzedaż. Naszym skromnym, bardzo skromniutkim zespole przyświeca hasło "Nigdy się nie poddawaj". Tak, proszę państwa, wierzę w to hasło i w myśl tej wiary przyjęliśmy wyzwanie, jako się rzekło wcześniej, w pokorze, na miarę skromnych sił, środków, przy pełnej świadomości własnych ograniczeń. Podejmujemy próbę odpowiedzi na pytania zadane na wstępie. Efekty przedstawimy państwu w książce "Pierwszy rok wojny. Zmierzch świata, jaki znamy", już niebawem. Ja w tym miejscu chciałem państwa poprosić po raz kolejny. My zbieramy środki na to, by mieć swoje miejsce w przestrzeni publicznej, ponieważ jesteśmy niezależni. Niezależność oznacza także samotność. Nie skarżymy się, ale mamy swoje ograniczenia. Innymi słowy, potrzebujemy miejsca. Jeżeli znikniemy z YouTube'a, tak jak zniknęliśmy, bo zamordowano tam nasz film "Powrót do Jedwabnego", organizacje żydowskie go zamordowały, bo pokazywał prawdę. Żydzi nie podadzą mnie do sądu, natomiast Żydzi w ciszy atakują ten film. Ocenzurowali go, opatrzyli klauzulą najwyższej cenzury. To potrafią. Nie potrafią debatować, potrafią właśnie cenzurować. Możemy zniknąć także z innych miejsc. Budujemy portal. Chcemy także iść na wojnę prawną z YouTube'em. Jako się rzekło, zamieściliśmy informacje w tej sprawie. Chcemy być pionierami, którzy pójdą na wojnę. Mamy analizy prawne, które mówią, że warto i trzeba i mamy szansę. Jeżeli trafimy na uczciwy sąd, mamy szansę, bo YouTube, eksmitując nas ze swojej platformy, złamał wszystkie swoje regulaminy i wiele innych przepisów. Mamy szansę, choć wydaje się to sytuacja przypominająca biblijną Dawida i Goliata, no ale pamiętamy, że w przypadku tej właśnie historii wszystko zakończyło się dobrze. Więc chcemy iść na tę wojnę, chcemy zbudować portal, miejsce, z którego nie znikniemy, ale nie zrobimy tego bez państwa. Jeżeli państwo uznacie, że warto nas wesprzeć, aby było takie miejsce, gdzie będą filmy, gdzie będą relacje, gdzie będzie przekaz absolutnie nieopatrzony cenzurą. Jeżeli znikniemy zewsząd, to ma być to miejsce, z którego nie znikniemy. Sięgnijcie, proszę państwo, na stronę sumnijski.pl i tam znajdziecie wszystkie informacje na zrzutce. Kto może i uznaje, że może i warto nas wesprzeć, tam będzie mógł znaleźć wszystkie na ten temat informacje. Proszę państwa, jak już się rzekło, nagrywamy ten program w dobie Triduum Paschalnego. Za chwilkę święta Zmartwychwstania Pańskiego. Najważniejsze święta dla chrześcijan, dla nas katolików w Polsce i dla chrześcijan na całym świecie. To jest rzeczywiście niesamowity czas, w którym sięgamy do cudów eucharystycznych, do tego, co wydarzyło się w Lanciano, w Sokółce, w Legnicy, w innych miejscach, które jednoznacznie pokazują, czym tak naprawdę było zmartwychwstanie. Ja, kiedy myślę o zmartwychwstaniu pańskim, myślę sobie o tym w duchu, tak jakby szukać adwokata diabła. Zastanawiałem się wiele razy, co by było. Oczywiście wiara to jest coś, co przyjmujemy sercem. Trzeba mieć ten dar, bo to jest dar wiary, dar zawierzenia. Jeżeli myślę o zawierzeniu, to przypomina mi się historia, o której mówił kiedyś, jak byłem młodym człowiekiem, ksiądz jezuita dr Ryszard Przymusiński, przełożony jezuitów na ulicy Rakowieckiej, mój wykładowca, świetny psycholog, psychoterapeuta, nasz wykładowca psychologii, który mówił o tym, czym się różni wiara od zawierzenia. Podawał taki przykład, że Taka legenda, anegdotka, pewien mężczyzna przeszedł między dwoma wysokimi, położonymi wysoko dachami, wtem i z powrotem zapytał ludzi, czy wierzą, że przejdzie po raz kolejny. Wszyscy wierzyli, którzy to obserwowali. Zapytał, dobrze, a czy ktoś z was zgodzi się, bym wziął go na plecy i przeszedł razem z nim? Nie zgodził się nikt. To był przykład, który miał odróżnić wiarę od zawierzenia. Więc to jest taki czas śmierci, a następnie zmartwychwstania Pana Jezusa, kiedy potrzeba nam zawierzenia. Myślę sobie o historii apostołów, którzy rzeczywiście są chyba takim twardym dowodem, że wydarzyło się wtedy coś absolutnie niesamowitego. No bo jak, proszę Państwa, inaczej zrozumieć to, że ci najbliżsi ludzie Panu Jezusowi, Jego uczniowie, którzy podążali za Nim, widzieli Go, widzieli, jakich cudów dokonywał, widzieli, jakim jest niesamowitym człowiekiem, człowiekiem Bogiem, ale w momencie próby wszyscy tak po ludzku zwątpili. Odstąpili Go wszyscy, bali się. Proszę Państwa, i nagle coś się dzieje z punktu widzenia człowieka, tak po ludzku, niewytłumaczalnego, że wszyscy ci ludzie 5 minut wcześniej tchórze, mija parę dni, i nagle dzieje się coś, co całkowicie zmienia ich podejście do spraw tego świata. Wszyscy stają się odważni. Odwaga ich ma wymiar do tego stopnia, że nie boją się umrzeć. Ci, którzy chwilę wcześniej wyparli się Pana Jezusa, nie boją się już niczego. Nie ulega wątpliwości, że musieli przeżyć coś, co całkowicie zmieniło ich ogląd świata. Ogląd spojrzenia na siebie samych i na świat dookoła. Zrozumieli, poznali prawdę. Proszę Państwa, ja chciałem Państwu życzyć na ten niezwykły czas. Ten czas, gdy nikt nie wierzył, a stało się, czas zmartwychwstania Pańskiego. Takiego właśnie zawierzenia. Takiego zawierzenia w myśl słów, których mówił nasz święty Jan Paweł II, a które przypomniał niedawno prezydent amerykański w Warszawie. Nie lękajcie się. Proszę Państwa, bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Chciałem Państwa zaprosić do tego, abyście oglądali nie tylko nasz program, już tak naprawdę na koniec puentując, ale także program, który nakręcamy razem z Tomkiem Budzyńskim na kanale Punkt Zwrotny o tytule takim jak nasza książka Pierwszy rok wojny. Zachęcam Państwa, dlatego że Tomasz dotąd raczej wolał w ciszy wykonywać swoją pracę. Przekonałem go do tego, aby mieć własny kanał i aby tam opowiadać o rzeczywistości tej, jaka jest na Ukrainie i nie tylko, z punktu widzenia oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byłego szefa jednej z największych w Polsce delegatur, któremu podlegało kilkuset oficerów i funkcjonariuszy służb specjalnych. Absolutnie unikalna wiedza. Ale o tym także będziemy mówić w następnych programach. Dziękuję Państwu jeszcze raz za obejrzenie tego dzisiejszego programu, życząc Państwu błogosławionych świąt z Panem Jezusem. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.